Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy faryzeusz przychodzi do Jezusa, z góry wie, że jego pytanie będzie podchwytliwe. Przecież chciał go wystawić na próbę. I wiemy, że prawo żydowskie liczy 613 przykazań. Które więc z nich są najważniejsze? Jakże bardzo był zaskoczony, kiedy usłyszał dwa zdania. Miłość Boga ponad wszystko i miłość bliźniego jak siebie samego. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że tak można streścić cały szereg przepisów. Jednocześnie to jest tak trudne, żeby te dwa przykazania zrealizować na 100%. Jezus nie boi się stawiać nam radykalnych, a nawet wydawałoby się niemożliwych wymagań. W Ewangelii wszystko jest czyste, bez zniekształceń, radykalne, boskie. Gdyby było użyte słowo połowa, to byłoby to określenie nieewangeliczne. Wszystko ma być całe. Całe serce, cały rozum, cała dusza, cała siła. Te dwa przykazania są jak bliźniaki syjamskie, nierozłączne. Nie można ich rozdzielać. Jeśli nasza miłość do Boga będzie częściowa, to jednocześnie miłość do bliźniego będzie złudzeniem. I odwrotnie. Bo jak można nie kochać bliźniego, a mówić, że kocham Boga? Choć często sięgamy po ten zwrot, jak Boga kocham, żeby potwierdzić swoje słowo, że nie kłamiemy. Miłość do bliźniego ma być przeniesieniem miłości do siebie samego. Myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu kocha siebie samego. Zdrowa miłość do siebie samego nie ma nic wspólnego z egoizmem. Przecież każdy z nas w głębi duszy chce dla siebie jak najlepiej. W Starym Testamencie sam Bóg wiele razy nazywa siebie Goelem, czyli najbliższym krewnym swojego ludu. Znaczyło to, że Bóg przyjął na siebie obowiązek ratowania swego ludu z różnych opresji. Kiedy przetłumaczono Stary Testament na grekę, zamieniono słowo Goel na Soter, czyli Zbawiciel, co dobrze się przyjęło w Nowym Testamencie na określenie Chrystusa. A to oznacza, że właśnie Jezus dobrowolnie, z bezinteresownej miłości do nas, podjął się roli bycia najbliższym krewnym. Tak więc miłość Boga i bliźniego nie mogą być oddzielane. Ojciec Jacek Sali, komentując ten fragment, zapisał, że Pan Bóg kocha nas jak matka. Że jeśli widzi, jak mu się marnujemy, to jakby wnętrzności mu się przewracają z litości i pragnienia pomocy. Na tym tle można choć trochę zobaczyć, jak straszną rzeczą jest grzech. Bo grzech nas świadczy o tym, że Bogu nie dowierzamy. Temu Bogu, który tak bardzo nas ukochał. Miłość Boga prowadzi nas za rękę ku miłości bliźniego. Od tego gestu jest bardzo blisko do współpracy, która prowadzi do szczęścia. A tę współpracę niech przyświecają nam też słowa José Marii Escrivy. Jeśli chcemy pomagać innym, powinniśmy ich miłować. Powtarzam, miłością, która będzie zrozumieniem, oddaniem, serdecznością i ochoczą pokorą. W ten sposób zrozumiemy, dlaczego Pan zdecydował się streścić całe prawo w tym podwójnym przykazaniu, które w rzeczywistości jest jednym, jedynym przykazaniem. Miłować Boga i miłować bliźniego z całego naszego serca.